Dzień dobry, witamy Państwa z Gdańska. Jest godzina za 7 minut 16, a to oznacza, że już za kilka minut naprzeciwko siebie tutaj na Ergo Arenie staną dwie drużyny Ekstraligi Futsalu Kobiet. To jest AZS Uniwersytet Gdański, dzisiaj w roli gospodyń, kontra klub uczelniany AZS Uniwersytet Warszawski. 17 Jarzyna, Emilia 7, Nikisz, Zuzanna 8, Maciejewska, Zuzanna 21, Daliwela, Oliwia Pawlikowska, Karolina Krygier, Martyna Budarczyk, Iwona Weronika Dziadura. Zacznie to spotkanie. I zaczęliśmy przy piłce przyjezdne. Od razu próba długiego zagrania na pole przeciwniczek. Zawodniczki z Warszawy ustawione we własnym polu karnym i teraz było niebezpiecznie. Chodzi o zawodniczki z Warszawy, ale odbiera teraz piłkę Urbanowicz. Zobaczmy strzał, ale górą wyszła z tego Mikuła. Zaraz zobaczymy, jaki pomysł na to miały. Całkiem dobre uderzenie. Zablokowane. Jeszcze szansa. Piętą uderzała chyba Jarzyna. Tak, to było naprawdę ciekawe rozwiązanie. Cofa arbiter Mur, który ustawiły zawodniczki z Warszawy. Natasza Urbanowicz wymienia piłkę z koleżanką. Zobaczmy, Zawistowska do środka, jest Urbanowicz, jest uderzenie i jest pierwsza bramka w tym spotkaniu. Na prowadzenie wychodzą zawodniczki AZS Uniwersytetu Gdańskiego. Od słupka wpadła piłka do siatki, autorką tego trafienia nie kto inny jak Natasza Urbanowicz. Zobaczmy, będzie uderzała prawdopodobnie Sowińska, duży rozbieg, uderzenie między nogami, ale gdzieś tam jednak piłka nie znalazła drogi do bramki. Chowały drogę do własnej bramki zawodniczki ze stolicy. Zobaczmy, czy uda się obejść te szykany. Jeszcze przed końcowym gwizdkiem pierwszej połowy wyrównać wynik. Teraz strata piłki, odzyskuje ją Zawistowska. Zobaczmy, pokusi się o uderzenie. Tak też było, jeszcze drugie uderzenie i jest bramka po dobitce. Gdańszczanki wychodzą na prowadzenie 2-0. Bramkę strzela z trzynastką Iwona Wudarczyk. Czy będzie bezpośrednio kierowała futsalówkę między słupki? Tak, była taka próba. Jeszcze warszawianki, jest dobra okazja. Zobaczmy. Jeszcze próba uderzenia, ależ działo się teraz w polu karnym gdańszczanek. AZS Uniwersytet Gdański przed początkiem meczu miał 11 bramek, a tymczasem zaczęło się już to spotkanie, zaczęła się jego druga połowa w posiadaniu futsalówki gospodynie. Zobaczmy, Urbanowicz od razu miała okazję, żeby szybko otworzyć wynik drugiej połowy. Chciała przelobować teraz Jarzyna bramkarkę z Gdańska i wszyscy patrzyli na tą piłkę, co się z nią stanie. Uderzyła ona w poprzeczkę, to do lewej nogi, ale straciła futsalówkę. Zobaczmy, szansa na bramkę kontaktową dla warszawianek. Co to będzie? Nie ma gola, była próba strzału, nie ma też faulu, bo zdaje się, że tego dopatrywały się zawodniczki. Wiktoria Słowy uderza z pierwszej piłki. Uderzyła dobrze, ale niecelne zagranie odbiera Jarzyna. Zobaczmy, prawie udało się minąć Malwinę Ciesielską, zawodniczką z Warszawy, była prawie pusta bramka. Cały czas przy piłce akademiczki z Gdańska, było teraz naprawdę blisko Izabela Pawłowska. Ładnie przedziera się Wiktoria Słowy, będzie miała szansę na zdobycie bramki! Ależ teraz niewiele brakowało. Pawlikowska ładnie minęła przeciwniczkę. Zobaczmy, pędzi lewą stroną. Pawlikowska, próba strzału. Niewiele brakowało do zdobycia bramki. Zobaczmy. Słowy. Wiktoria Słowy. I końcowa syrena tego meczu. Razem z nią końcowy gwizdek. Kończy się mecz w Gdańsku pomiędzy AZS Uniwersytetem Gdańskim a klubem uczelnianym AZS Uniwersytet Warszawski. Także derby akademickie kończą się wynikiem 2-0. Przypomnijmy, bramki strzelała najpierw Natasza Urbanowicz, a potem Iwona Wudarczek.